Dzień dobry, jest poniedziałek, 16 listopada. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Zgodnie z tradycją rozpoczynamy od kartki z kalendarza. Dziś nie poznamy jednak zbyt wielu istotnych publikacji makroekonomicznych, jak to zazwyczaj bywa w poniedziałek. Jednak warto odnotować, że o 11:00 na rynek napłyną informacje na temat ostatecznych odczytów inflacyjnych ze strefy euro. I tak według konsensusu inflacja bazowa w ujęciu rocznym ma ukształtować się na poziomie 1%, a inflacja CPI w ujęciu rocznym ma się nie zmienić. 15 minut po tych publikacjach będziemy mieli przemówienie prezesa ECB Mario Draghiego. O godzinie 14:00 inflację bazową z Polski. Pół godziny później pierwszy z regionalnych wskaźników koniunktury w USA za listopad, czyli indeks New York Empire State. O tej samej porze produkcję sprzedaną przemysłu z Kanady. A w godzinach popołudniowych kilka wystąpień z ECB, członków ECB. O godzinie 22:30 jeszcze wystąpienie Kenta z RBA. Jednak naszym zdaniem wszystkie te wystąpienia nie powinny wnieść zbyt wiele na rynek, choć być może członkowie ECB odniosą się w jakiś sposób do tego, że we Francji wprowadzony został stan wyjątkowy, co może powodować jakieś turbulencje gospodarcze, a co za tym idzie, wprowadzenie programu luzowania ilościowego, rozszerzenie tego programu w grudniu staje się coraz bardziej prawdopodobne. Przejdźmy do wykresów. Na początek spojrzenie na euro-dolara, który w nocy tracił ze względu na piątkowe zamachy we Francji. Mieliśmy do czynienia z zejściem poniżej 1,07, następnie doszło do solidnego odbicia i obecnie powracamy do zniżek. Naszym zdaniem kolejne przetestowanie okolic 1,07 jest tylko kwestią czasu, a w najbliższym czasie powinno dojść do przełamania tego wsparcia i zejścia nawet w okolice 1,05. Kolejny wykres to USDJPY, czyli dolar amerykański do japońskiego jena. Tutaj mieliśmy do czynienia ze spadkową korektą w obrębie formacji flagi. Doszło do wybicia z formacji i naszym zdaniem podejście pod 123,50 będzie miało miejsce bardzo szybko, a następnie naszym zdaniem powinniśmy powędrować w kierunku poziomu 125. Kolejne dwa wykresy to indeksy, które dzisiaj dość silnie zareagowały na piątkowe wydarzenia z Francji. Indeks DAX otworzył się sporą luką spadkową w okolicach 10 500 punktów, jednak jak widać doszło do bardzo szybkiego domknięcia tej luki i naszym zdaniem powinno dojść także do powrotu do wzrostów indeksu DAX, który ostatnio wykonywał korektę spadkową. Dojście do poziomu 10 500 punktów można uznać za zakończenie korekty i naszym zdaniem kolejny atak na 11 000 punktów w najbliższych dniach czy też tygodniach jest bardzo prawdopodobny. Powinno to nastąpić w dość szybkim tempie, biorąc pod uwagę to, że rynek został solidnie przeczyszczony po tym, jak dzisiejsza luka wypadła na tak niskim poziomie. I na koniec indeks WIG20, czyli nasz rodzimy indeks, który w zeszłym tygodniu przełamał poziom 2000 punktów. Naszym zdaniem zejście poniżej tego poziomu poskutkuje dość szybkimi zniżkami w okolice 1900 punktów. Nie należy nawet wykluczać tego, że spadki będą jeszcze głębsze i dotrą w okolice 1750 punktów. Obecnie spółki, które najsilniej tracą, to banki czy też KGHM, czyli spółki, które mają największą wagę w indeksie i to one ciągną w dół WIG20. Dobrnięcie do 1900 punktów wydaje się niemal przesądzone, jednak pytanie, czy pojawi się w tych okolicach popyt i dojdzie do obrony tego wsparcia, choć to, że nie doszło do obrony 2000 punktów, czyli bardzo ważnego liniowego wsparcia, wskazuje na to, że zniżki mogą być jeszcze silniejsze i dotrzeć właśnie w okolice 1750 punktów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl.